Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w Energetyce na 29 lipca 2024 roku na poniedziałek. Ja kiedyś poniedziałków nie lubiłam, ale już od wielu, wielu lat poniedziałek lubię i cieszę się, że będzie to nowy dzień, nowy tydzień, więc miejmy nadzieję, że tydzień samych dobrych rzeczy, tak? Chociażby to, że początek tygodnia rozpoczynacie ze mną, myślę, że już jest powodem do radości. Mam nadzieję, że tak jest, tak? I teraz, kochani, jakie są aspekty planet? Różne, ale całkiem. Ale może najpierw zacznę od numerologii, bo numerologia ciekawa. Z dnia mamy 29, czyli inaczej 11. 11 zachęca do tego, żeby w poniedziałek nie być osobami egoistycznymi, tylko być osobami otwartymi na dobro, czynienia dobra dla drugiego człowieka albo dla braci małych, na przykład zwierząt, tak? Czyli jak gdyby to, ile od siebie dacie w poniedziałek, będzie później do Was wracało i również jak gdyby rzutowało na cały tydzień. To pierwsza informacja. Druga informacja, jest to bardzo dobry czas, żeby popracować nad sobą, na przykład psychologicznie, energetycznie, bardzo dobry czas też na przykład do stawiania kart, ale również do medytacji czy zajęcia się swoim zdrowiem. Siódemka w dalszym ciągu powoduje, czyli cały lipiec, że będziemy bardziej wrażliwi. Jeszcze nam zostało oprócz 29 jeszcze 2 dni, więc później w sierpniu będziemy stali bardziej na ziemi. No i z roku 8. I całość, kochani, nam daje 8, czyli dobry czas do może nie jakichś wielkich, ale takich drobnych, tygodniowych ruchów finansowych i uporządkowaniu wielu spraw. Ale może po kolei. O godzinie teraz aspekty planet, o godzinie 3:42 księżyc w sekstylu do Saturna. Czyli to akurat jest dobry aspekt, może niektórzy z Was wstaną przed czasem, jeżeli chodzi o chociażby budzik, ale uwaga, o 8:44 księżyc w kwadraturze do Wenus, zwrócić uwagę na nasze relacje bez względu na płeć z kobietami, a szczególnie najbardziej na relacje kobieta-kobieta, bo tutaj mogą być różne zgrzyty, bo jest kwadratura. Zwrócić uwagę, dotyczy obu płci, na nasze relacje z finansami, żeby jakichś nieprzemyślanych ruchów nie zrobić albo po prostu czegoś nie stracić. I też na pewno nie jest to dobra godzina do upiększania. Później o godzinie 17:47 mamy księżyc w koniunkcji do Urana. Co to oznacza? To oznacza, że możemy mieć szalone emocje i dobre i niedobre, bo tutaj przy koniunkcji trudno powiedzieć, i możemy mieć szalone pomysły i różnego rodzaju impulsy do działania. Pytanie, czy te impulsy na dłużej przetrwają. Później wieczór mamy bardzo udany, rozmarzony, albo artystyczny, albo na przykład dobry do obejrzenia dobrego filmu. Neptun to są też filmy. I tutaj mamy o godzinie 22:59 księżyc w sekstylu do Neptuna. No i prawie przed północą, bo 23:27 księżyc wchodzi do znaku bliźniąt. Co to oznacza? To oznacza, że oczywiście nasza inteligencja będzie błyskała bardzo często, ale też możemy być troszeczkę rozkojarzeni. Natomiast na pewno rozgadani i otwarci na innych, ale trzymajmy się planu, żeby nam przez palce czas nie przeleciał. To tyle, jeżeli chodzi o poniedziałek 29 lipca i zaczynamy, słuchajcie, dzisiaj od raka. Od raka potasuję kartę. Już słuchajcie, ostatni raz karty, pokażę jeszcze raz opakowanie. Karty Victorian Romantic Tarot, bardzo go lubię. I są piękne i mądre i dobrze wróżą. Ostatni raz, w energetyce na wtorek będą inne karty. Jakie jeszcze nie wiem, coś wylosuję z mojej magicznej szafki. Pamiętam, że chcieliście grubych ludzi, tarot wróżkowy i Alicji w Krainie Czarów.
Może się zmobilizuję i poszukam, ale to zobaczymy, jak wyjdzie. Więc na razie nic nie obiecuję. Póki co wyciągam na poniedziałek dla raka. Co dla raka na poniedziałek? Karta eremita, karta mądrości. Karta mądrości i karta, która mówi, że będzie to bardzo dobry cień do realizacji długoterminowych planów, tak? Czyli jeżeli byście chcieli, nie wiem, inwestować, to długoterminowo. Jeżeli byście chcieli jakiś pomysł wdrażać, no to wiadomo, że będzie on długoterminowy. I z czego słuchajcie? Słuchajcie swojej intuicji i uczcie się na wcześniej popełnionych błędach, żeby już tych samych nie podejmować i nie robić. Nie każdy wie, że eremita jest dobry do diagnostyki i również do pójścia na przykład do jakiegoś lekarza mądrego z doświadczeniem, może i z tytułem, aczkolwiek z tytułem to bardziej przy kapłanie. Co dla lwa na poniedziałek? Dla lwa karta diabeł, czyli karta nerwowości i wielu emocji, wiele razy niepotrzebnych. Więc jakie hasło dla was na poniedziałek? Zarządzajcie swoimi emocjami i nie pozwólcie się wkręcić w jakieś kłótnie. Bądźcie bardzo ostrożne w gospodarowaniu pieniędzy i raczej niebywałym okazjom nie wierzcie. No i nie wszystko słuchajcie, nie wszystkie słowa bierzcie do siebie, nie wszystkiemu, co usłyszycie, dajcie prawo zaistnienia w swoim umyśle. Z dobrych rzeczy dobry seks i może niektóre żądze, nie tylko seksualne, ale finansowe, mogą i chcieństwa w was się budzić. Co dla panny? Dla panny dziesiątka buła. Widzimy przygniecioną kobitkę, co to oznacza, że będziecie miały trudny rozruch rano. Rano mogą was, nie wiem, kości boleć, kręgosłup. To jest pierwsza rzecz. A w ciągu dnia zbyt wiele brać na siebie. Więc halo ziemia, zastanówcie się, czy nie robicie różnych rzeczy za innych, czy nie przeciążacie siebie i czy to wszystko jest warte tego i waszej utraty energii. Co dla wagi? Dla wagi karta śmierć. Śmierć nie jest złą kartą. Śmierć mówi: zrób jutro coś inaczej niż zwykle, tak? Czyli po nowemu. A jeżeli coś w swoim życiu nie wychodzi, nie udaje się, to podziękuj temu, pozwól, żeby umarło, odeszło i zrób miejsce na coś nowego. W aspekcie zdrowotnym na pewno przy śmierci wagi powinny zwrócić uwagę na stawy, kości, kręgosłup, zęby, ewentualnie witaminę D w organizmie. Co dla skorpiona? Dla skorpiona siódemka mieczy. Jakieś sprawy z przeszłości, być może niedokończone, albo może takie, które znowu gdzieś tam się pojawiły, mogą nie pozwolić wam iść do przodu. Więc co jest ważne? Ważne jest, żeby wszystkie ogony, tak nazywam te niedokończone sprawy, pozamykać, pozałatwiać. Z innej beczki jest to karta, która mówi: jak będziesz sprytna, sprytny skorpionie, to wszystko ułoży się po twojej myśli. Co dla strzelca? Dla strzelca, kochani, król pucharów, król, który mówi, że będziecie mieli bardzo dużo uroku osobistego i na urok załatwiać trudne sprawy albo z mężczyznami przez mężczyzn, ale istnieje ryzyko, że możecie być, drogie strzelce, mało konkretne i gdzieś czas, wasze zadania, cele mogą się rozmazywać. Co dla koziorożca na poniedziałek? Wyszły dwie karty, powiem, wybiorę lepszą. Ani jedna, ani druga nie jest dobra. Trójka mieczy, poranione serce, być może jakaś strata. Uważać koziorożce też na serce. A druga, dziewiątka buław, różne rzeczy pozałatwiacie, ale może być ciężko i możecie być tym wyczerpane. Co dla wodnika? Dla wodnika, kochani, mamy szóstkę pucharów. Bardzo ją lubię. Karta przeszłości, ale takich pozytywnego myślenia o przeszłości. Może warto do kogoś z przeszłości zadzwonić. Może warto odwiedzić jakieś miejsca, w których dawno nie byłyście, a dobrze wam się kojarzą. A może warto więcej pobyć z rodziną, z dziećmi, czy sobie w wielu sprawach pofolgować. Co dla ryb? Dla ryb dwójka buław,
dobra na pewno do seksu, dobra do randek, ale takich bym powiedziała nie do końca zobowiązujących, ale też karta, która mówi, że możecie stać troszeczkę w rozkroku i podejmować jakieś decyzje, a w zasadzie trochę nie umieć podjąć decyzji. Może na siłę nie podejmujcie, a jeżeli musicie wybierać, to nie wybierajcie, tylko bierzcie dwie rzeczy naraz. Co dla barana na poniedziałek? Dla barana na poniedziałek królowa buław. Karta piękności, takiej cudownej energii seksualnej, wdzięku, wywierania wpływu na innych, więc nawet jeżeli jesteście baranami nie kochającymi siebie czy nie wierzącymi w siebie, to naprawdę macie duży wpływ na to, co się dzieje. Mogą być dla Was ważne relacje z kobietami w tym dniu. Co dla byka? Dla byka, kochani, ósemka buław. Nie lubię, że w tą stronę idzie wolę jak do góry idzie. Jedna z najsilniejszych kart, bo nawet nieraz bym ją porównała do rydwanu, czyli karta rozmachu, czyli brać sprawy w swoje ręce, bez względu na aspekty planet, nadawać rytmu, tempa waszym sprawom, bądźcie nie do zatrzymania. I przy tej karcie też bardzo ważna informacja, bądźcie zawsze dobrze poinformowane i korzystajcie z informacji. Co dla bliźniąt na poniedziałek? Szóstka mieczy. Być może karta podróży albo spraw związanych z samochodem i ta karta mówi tak, jeżeli coś Wam nie wychodzi, zostawcie to za sobą, nie wracajcie do tego, nie biczujcie się wyrzutami sumienia, płyńcie do tego, co Wam da radość, spełnienie i z życia zadowolenie. Patrzcie, jak mi się ładnie zrymowało. Kochani, to wszystko, dziękuję bardzo, do zobaczenia w energetyce wtorkowej, pewnie wieczorem i z nowymi kartami, jakimi zobaczymy. Pa, kochani, cześć!